wozowni Framu miał miejsce nietypowy wernisaż. Mieszkańcy miasta mieli okazję obejrzeć grafiki mieleckiego artysty Marcina Zygomira Zygmunta w asyście pasującej do tematyki dzieł muzyki techno. Pomysłodawcą tego wydarzenia był Krzysztof Miśkiewicz. Marcina znam się już parę lat, bo byłem na jego wystawie w Mielcu i utrzymujemy kontakt w mediach społecznościowych i sobie pomyślałem, że warto go pokazać w naszym mieście. Tak, to będzie nietypowe, bo nie będzie się zaczynał jak każdy inny wernisaż po prostu, że będziemy tutaj przy tych pracach opisywać jego twórczość i samego artystę, tylko zaczynamy na dużej sali, gdzie po prostu artysta sam sobie wyjdzie na scenę i sam się przedstawi w taki dosyć poetycki sposób, można powiedzieć. Jesteście tu razem ze mną i stąpacie po moich marzeniach. Ale to nie są piękne marzenia. Nigdy nie były, nigdy nie będą. To suma wszystkich lęków okraszona miłością do science fiction. To Harlan Ellison piszący: nie mam ust, a muszę krzyczeć. To Stanisław Lem prowadzący rozważania nad mózgiem elektronowym i sztuczną inteligencją jako czarną skrzynką, trawiącą dane wejściowe i wypluwającą nieprzewidywalny wynik. To wreszcie Giger ze swoim ujęciem seksualności i biomechaniki. Po poetyckiej prezentacji artysty, ci, którzy przybyli na wernisaż, wysłuchali koncertu muzyki techno. Dla publiczności grał tarnobrzeżanin Paweł Hardpunk z Błasiak. Następnie przyszedł czas na obejrzenie grafik i bliższe zapoznanie się z twórczością Marcina Zygmunta. Jestem i muzykiem, i fotografem, no i tworzę też właśnie takie digitalowe, cyfrowe prace. Fotogrametria, typowa grafika 3D, łączenie tego, nerw, czyli neuralne pola radialne i Gaussian splatter, czyli takie dosyć innowacyjne w tej chwili techniki, czasem łączone ze sztuczną inteligencją. Tak jak tutaj widać, to jest zbiór prac tak naprawdę z okresu ostatnich 2 lat. One się troszeczkę różnią, one sobie troszeczkę ewoluują. Marcin Zygomir Zygmunt wielokrotnie wystawiał już swoje prace dla szerszej publiczności. Przyznaje jednak, że takiego wernisażu jak w wozowni w Tarnobrzegu jeszcze nie miał. W takiej formie jak teraz, w takiej skali jak teraz, no nie, jeszcze byłem powiedzmy w Warszawie na Żoliborzu, miałem taką malutką wystawkę połączoną z warsztatami fotogrametrycznymi, ale muszę przyznać tutaj w Tarnobrzegu, wow, to zaproszenie mnie, no jestem zdumiony aż. Dla oglądających przygotowano również tak zwany darkroom, w którym wyświetlano animacje komputerowe. Wspaniale byłoby poczuć ten cudowny stan, w którym czujemy się dobrze sami ze sobą, bez względu na wygląd, stan posiadania, osiągnięcia, zachowania i to, co myślą i mówią o nas inni. Ten stan wewnętrznej harmonii i spokoju, pozwalający na bycie sobą i uwalniający od presji bycia kimś innym, kimś, kim wydaje nam się, że powinniśmy być. Tylko jak osiągnąć ten stan? Wydaje się, że hasło "zaakceptuj siebie" brzmi tak prosto. Zatem dlaczego tak trudno jest o samoakceptację? Dlaczego zazwyczaj się krytykujemy, naprawiamy i naginamy do jakichś schematów? Dlaczego mimo panującego na całym świecie ruchu związanego z pokochaniem własnego ciała i zaakceptowaniem go takim, jakim jest, wciąż kwitnie przemocowe zjawisko body shamingu, które może dotknąć każdego, a polega na krytykowaniu, wyśmiewaniu i poniżaniu kogoś z powodu jego wyglądu? Czy w obecnych czasach kultu piękna, perfekcji i doskonałości samoakceptacja jest w ogóle możliwa? Jak w takim świecie ma odnaleźć się zakompleksiona nastolatka z nadprogramowymi kilogramami? Właśnie wszystkie te kwestie porusza w swojej najnowszej książce Kasia Nawratek pod tytułem Jaświnia. Jej bohaterka, Alicja, nastolatka z olbrzymią wyobraźnią i wielką wrażliwością, półsierota nad opiekuńczą babcią i tatą, który na szczęście daje jej sporą dozę wolności, nazywana jest i samą siebie nazywa świnią, tylko dlatego, że nie wpisuje się we współczesne kanony piękna. Początkowo postrzega siebie jako delikatną miłoświnkę, która jest zawsze grzeczna, miła, nigdy się nie wychyla i zawsze mówi przepraszam. Jednak z czasem pojawia się zła świnia, która pokorę i grzeczność odkłada na bok. Obie, miłoświnka i zła świnia, będą toczyć zaciętą walkę o względy Alicji.
i ostatecznie okaże się, która przejmie nad nią całkowitą kontrolę. Powieść Jaświnia to opowieść o wielkiej zmianie, jaką jest dojrzewanie. O zmianie, z którą każdy młody człowiek musi się zmierzyć i to najczęściej samotnie. Jest to opowieść o stawianiu granic, o szanowaniu własnego ciała i jego autonomii, o przepaści międzypokoleniowej, o przyjaźni, odmienności i o pierwszych zauroczeniach. Fabuła tej książki jest pozornie bardzo zwyczajna, jednak dotyka sedna. Jest lustrem, w którym może przeglądnąć się każdy młody czytelnik ze swoimi frustracjami, wątpliwościami, niepokojami, lękami, ale także nadzieją. Atutem tej książki jest na pewno przykuwająca uwagę okładka, mocny tytuł i kilka ekspresyjnych ilustracji. I mimo, że sama treść tej książki jest również mocna, to autorka nie szuka wyszukanych metafor, nie rozbudowuje przesadnie fabuły, a dzięki temu i tak udaje jej się dotknąć istoty tego szczególnego momentu przełomu nastoletności. A dzięki temu z Alicją może utożsamiać się każda młoda dziewczyna, która mierzy się z problemami dojrzewania, z burzą hormonów i z kumulacją emocji. Sięgnąć po tę książkę powinny przede wszystkim młode dziewczyny, które właśnie teraz kształtują poczucie własnej wartości, mierzą się z problemami dojrzewania i szukają własnej kobiecej siły. Polecam ją także młodym kobietom, które nie miały w okresie dojrzewania możliwości sięgnięcia po taką książkę. Myślę, że skorzystają z niej także chłopcy, bowiem ta lektura pozwoli im lepiej zrozumieć swoje rówieśniczki. Polecam. Inscenizacja Wesela Lucjana Rydla, życie i twórczość Włodzimierza Tetmajera to główne tematy najnowszych czwartkowych wieczorów zamkowych. Poprowadzi je Beata Kotasiak-Wójcik. W domu Bernardy pod czujnym okiem matki wdowy oraz służącej ukrywa się pięć kobiet. Przyczajone wyczekują okazji, by wyrwać się na wolność i posmakować swobody. Co stanie się, gdy los ześle dziewczętom wymarzoną szansę w osobie Pepe Romano, kawalera skłonnego pojąć za żonę jedną z nich? Tego dowiemy się 15 grudnia w Sandomierskim Porcie Kultury. Na wystawie zaprezentowane zostaną oryginalne ubiory z XIX wieku. Biżuteria, epokowe malarstwo, grafika, fotografie i cenne żurnale modowe. Dopełnieniem zabytkowych obiektów będą rekonstrukcje strojów z lat poprzedzających wybuch Powstania Styczniowego, które uwypukle kontrast pomiędzy motywowaną patriotyzmem żałobą, a światem barw, w jaki obfitowała XIX-wieczna moda damska. Delight to spektakl galeria. Bada wzajemne zależności światła i przestrzeni ze sztuką choreografii. Pracując z geometrią światła, przestrzeni i ruchu, budowana jest abstrakcyjna forma żywego obrazu. Pełna napięć kompozycyjnych, zestawień kolorów, kształtów i nastrojów odpowiadających konkretnym zadaniom. Bilety w cenie 15 zł do nabycia w Centrum Informacji Turystycznej w Sandomierzu. Ulmowie, rodzina jakich wiele żyło przed wojną w podkarpackich wioskach. Zwykli ludzie w czasie pokoju, w czasie wojny zdobyli się na czyny, które historycy określają mianem heroicznych. Spektakl stanowi przypomnienie wagi, jakie mają pojęcia: człowieczeństwo, życzliwość, przyjaźń, współczucie i odwaga. Bezpłatne wejściówki do odebrania w MGOK. What's the name? The Lower Decks. We have one of them already. Lata 60. XX wieku. Trzy kobiety z robotniczej dzielnicy Dublina pragną odbyć pielgrzymkę do słynnego francuskiego sanktuarium w Lourdes. Dzięki parafialnemu konkursowi talentów mogą wreszcie zrealizować to marzenie. She'd want us to. No. Miracles happen there. Congratulations. You can't go. I'm going. What'll I do on my own? Go back to bed. You're coming back, ma. Maybe. Maybe not.
Virgin Mary, Mother of God. I don't fucking believe her. Excuse me. Who is it? Maureen's daughter. We all thought she was dead. Hi. I wouldn't have recognized you. 40 years would do that to you. Is there only one bed? Your ma wouldn't have fussed. I am not my mother. Ain't that the truth? Oh, you remember me. I was sure you wouldn't. Who forgets family? Yeah, who does that? Why did you leave? Never come back. Leave? I was banished, Eileen. Our lady. She's gonna help us. There's where she appeared. Right there. She told everyone to come and bathe. I say it's bitter cold. Oh no, it's a miracle. We're ready. I'm not. I don't need a cure. Not everyone goes to Lourdes for a cure. I'm out, and I'm running out of chances. Church is good at guilt. It's also good at forgiveness. Can you ever forgive me? Oh, Lily. I'm glad you came, Chrissy. You don't come to Lourdes for a miracle. You come for the strength to go on when there is no miracle. I loved you, and you left. So I hated you, but I never hated you more than I loved you. Even when you don't believe, there's always hope, isn't there? Did your wife pass away on you? She's in Lourdes. There's a miracle for her. You, shopping. Choć Carol Danvers, znana jako Kapitan Marvel, wyzwoliła się spod despotycznej kontroli Kree i zemściła na najwyższej inteligencji, wciąż nie ma chwili odpoczynku we wszechświecie rozdartym licznymi konfliktami. W czasie kolejnej misji dochodzi do komplikacji. Dziwacznym zbiegiem okoliczności bohaterka przekracza kosmiczny portal powiązany z rasą Kree. Kapitan Marvel, jesteś wcieleniem zła. Zabrałaś mi wszystko, co miałam. A teraz ci się zrewanżuję. Co się ze mną dzieje? Nasze moce są teraz ze sobą splecione. Jak ich używamy, zamieniamy się miejscami. Mocna teoria. Chłaniasz energię świetlną. Ja ją kontroluję, a Kamala... Co za Kamala? Cześć! Potrafi zmieniać światło w materię fizyczną, a to jest ostro pojechane. Zaraz pani pokażę. Chcę zniszczyć wszystkie nasze planety. Świadomie nigdy bym w to nikogo nie wciągnęła. Coś ty się tak uparła, że musisz ocalić wszechświat całkiem sama. O, jesteśmy drużyną? Wyżej. Dalej. Szybciej. Marvels. Kto jest słodkim sierściuśkiem? Doskonale, panie policjancie. Gepard biega najszybciej ze wszystkich zwierząt na świecie. Pora na kolejne spotkanie z Kicią Kocią na dużym ekranie. Tym razem Kicia wraz z babcią przyrządzi smaczną zupę i upiecze ciasteczka, żeby chwilę później ganiać z odkurzaczem po całym pokoju. Z nadmiaru wrażeń trochę się rozchoruje i nie będzie mogła zasnąć, ale dzięki pomocy czujnej mamy szybko stanie na nogi. Co to za odgłos? To stukot kół. Szyny mają łączenia i kiedy koła przez nie przejeżdżają, wydają ten charakterystyczny dźwięk. Już się upiekły. Uważaj, blacha też jest bardzo gorąca. Zrobiłam je specjalnie dla was. Mamo! Coś jest pod łóżkiem. Pod łóżkiem?
Już przeczytałam. Podobały ci się? Mhm, najbardziej ta. Mamusiu, tam jest pacek. Ale zabawa. Wonka to film, którego inspiracją jest niezwykły bohater Charlie'ego i Fabryki Czekolady, najbardziej znanej książki dla dzieci. Film opowiada o tym, jak największy na świecie wynalazca, magik i producent czekolady w nieprawdopodobny sposób stał się ukochanym Willy Wonką, którego znamy dzisiaj. In fact, in Lumpaland, I am regarded as something of a whopper. They call me Lofty. Sorry. Ladies and gentlemen, greetings to you all. My name is Willy Wonka. You see, I'm something of a magician. Prepare to be amazed. Teapot. Inventor. May I present Willy Wonka's wild and wonderful wishy-washy Wonka Walker? Please don't make me say that again. And chocolate maker. The best chocolate in the world. Ooh. He's good. Too good. And anyone can afford them. Even the... The poor? He doesn't like it when people say poor. Send Wonka a message. Do not sell chocolate in this town! You're gonna get more than a bonk on the head. I love a bonk on the head. What is with me today? You should stand up to those bullies. Give them the old 1-2. I got an idea. Where do we start? Making chocolate, of course. Every good thing in this world started with a dream. So you hold on to yours. I guess it's time to change the world. Bumpa, lumpa. Dumpa diddy, I'm not in premium economy. Good night, sir. I am going flat. Huh. What is it? Nothing. Well, it's obviously something because you said, huh. Forget it. Very well. Hi, this is Mike. Mike Schmidt traci pracę. Desperacko poszukuje zajęcia, aby zachować prawo do opieki nad swoją 10-letnią siostrą Abby. Przyjmuje posadę nocnego stróża w opuszczonej restauracji, która została zamknięta po serii niewyjaśnionych zaginięć dzieci w latach 80. All you have to do is keep your eyes on the monitor. Welcome to Freddy Fazbear's, where fantasy and fun come to life. Okay. You must be new security guard. Can I help you, officer? Have you met them yet? Met who? Them. Kids went missing. The police searched Freddy's top to bottom. Hello? They never found them. That's why the place shut down. There are ghost children possessing giant robots. Thanks for the heads up. Technically, they're animatronics. What do they want? They want to make her like them. Abby! Tell me how to stop them. It's too late. Abby, go! Abby!
Where to? Why do I always get the weirdos?